distinguished representatives of the Jewish communities, Bentley Cowan, ladies and gentlemen. It's really a great pleasure for me to participate in this official opening of the Weizburg Synagogue after the comprehensive restoration of the building. I'm particularly pleased that Norway has contributed significantly to the project through the EEA grants. The aim of the project has not only been to restore the building, but to preserve and show the Jewish cultural heritage, as well as creating space for a wide range of cultural activities. I'm particularly pleased that this project is carried out in close cooperation with the authorities and with the Jewish communities. My wczoraj w Warszawie, przed kilka dniami, mieliśmy uroczystość 62. roku naszego kraju, naszego państwa Izraela. Ta synagoga była zniszczona 72 lat temu przez Niemców, nazystów. Może nie chcę bawić się z historią, ale kto wie, jakby był tam wtedy państwo Izrael. Może to nie tak by wyglądało. Może ta synagoga nie byłaby zniszczona. Nie można wiedzieć. Ale jednak zdaje mi się, że jest jakaś relacja między tymi dwoma faktami. Tak, teraz już nie tak bardzo dużo Żydów może zostali, panie prezydencie, w Wrocławiu. Może nawet więcej Żydzi z Wrocławiu są w Izraelu, wiecie. Białe Bocia. Kiedy byliśmy dziećmi, powiedzieli nam, że Bociany dają nam dzieci, nie? Białe Bociany, dzieci. Można powiedzieć, w tym wypadku to jest druga raz, że nam ten Biały Bocian daje tu dziecko. Trochę stare, trochę młode, ale to będzie na wieki wieki nasz dziecko tutaj w Wrocławiu. Jak można powiedzieć, pani Bentley-Cowan już powiedziała, mówimy, panie rabinie, zdaje mi się, że to można powiedzieć dziś naprawdę, jak to Bocian, dziecko, nawet że stare, ale trochę młody. Mazel to, wszystkiego najlepszego, dziękuję. Pamiętam jako kilkunastoletni chłopak, jak w dolnej części synagogi tłum mężczyzn, na górze, na balkonach kobiety, a przed synagogą około 2000 ludzi. Wiotki Damisch war Frau von Felix, dem Bruder eines Großvaters. Dieser war Anfang des 20. Jahrhunderts von Breslau nach Berlin gegangen, um dort als Richter zu arbeiten. Felix und Loni jedoch waren in Breslau. Felix war dort als Designer tätig. Es geht auch dort zur jüdischen Gemeinde. Die Gemeinde in Breslau war damals die drittgrößte jüdische Gemeinde nach Berlin und Frankfurt am Main. Als een bruggoefboeien de alte synagoge in het vernaaien was, betekent een geweld, niet naar familie, maar van mijn gesproken, van zwijnen, mijn kinderen, van zwijnen. Maar ooit in, voor de debatsering van de Siedische volk, ze boeien, is dat gaat een geweld die goede zijn, ooit, niet naar slechte zijn. לא רחוק מאיפה שאני הולך כל יום, מאיפה שאני נמצא, נמצא בית כנסת שהוא ענק, בית כנסת יפהפה. ורגע
שפתחתי את הדלת פה, הבנתי הכל, הכל כאילו נפל, הכל נהיה יותר ברור. זה המקום שאני אמור לעשות את הדברים שאני אמור לעשות. Synowie pod białym podziałem była czymś stałym w moim życiu. Rodzina mojej matki była pobożna, niezupełnie w sensie wiary. Kto mógł mieć wiarę w Holokauście? Ale w przestrzeganiu rytuałów i tradycji. Pamiętam mojego wujka, jak modlił się w synagodze. Jedną z uciech dzieciństwa było zaplatanie i splatanie w ręce w ich tałysi. Pamiętam, jak jednego roku mój własny warkocz zajął się ogniem podczas procesji święta Simchat Torah w synagodze. Na środku synagogi została przejęta.